Debata poranka. Krzysztof Świątek, witam Państwa w debacie publicystów naszego poranka Polskiego Radia 24, a gościmy w tej debacie doktora habilitowanego Sebastiana Gajewskiego z Centrum imienia Daszyńskiego. Dzień dobry. Jest z nami Maciej Korzuszek, szef działu zagranicznego Gazety Polskiej. Dzień dobry. I Jędrzej Lipski z Dziennika Zachodniego. Dzień dobry Państwu, witam Pana. Panowie, przeczytałem teraz, że ukraiński sztab generalny informuje, że najbardziej zacięte walki z Rosjanami trwają w Donbasie. Jednocześnie słyszymy w serwisie Polskiego Radia 24 prezydenta Zełenskiego, że zwlekanie z przekazaniem broni to zachęta wobec Rosji. Wiemy o tej historycznej decyzji, także o którą zabiegała Polska, przyznanie statusu kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy. No ale wiemy też, że te negocjacje, ten status można posiadać na przykład przez 10 czy 15 lat. Profesor Bogdan Musiał, znawca stosunków rosyjsko-niemieckich, mówi, że no, jeśli Ukraina przegra tę wojnę, to ten status kandydata nic nie będzie znaczył. To tak realnie, czy to jest historyczne wydarzenie, czy ono ma w tej krótkiej perspektywie, no właśnie, jakikolwiek wymiar związany z tą wojną? Maciej Korzuszek. No tak, no oczywiście jest dokładnie tak, jak pan powiedział. Znaczy, można przeciągać status kandydata. Może być tak, jak w przypadku niektórych państw Bałkanów Zachodnich, że ten status będzie przeciągany. Natomiast wydaje mi się jednak, że mimo wszystko Ukraina jest trochę w innej pozycji. Ja mam wrażenie, że ci, którzy mówią, że to nic nie znaczy absolutnie, że Ukraina otrzymała ten status kandydata, trochę nieszczerze chyba przedstawiają sytuację, dlatego że wcześniej mówili, że to jest w ogóle niemożliwe, że Ukraina dostanie status kandydata. No bo takie zapewnienia słyszeliśmy. A dlaczego się stało tak, że wszyscy uważali, że nie dostanie statusu kandydata? No bo to nie było zgodne z interesami wielu państw, ale dlaczego się stało tak, że dostała? No dlatego, że presja jednak wywierana na arenie międzynarodowej nie tylko przez Polskę, nie tylko przez samą Ukrainę, ale także na przykład przez Stany Zjednoczone, była na tyle duża, że te państwa, które no chciały ociągać z tym, żeby Ukrainę do Unii Europejskiej dołączyć, musiały zmienić melodię. Nieoficjalnie o tym się mówi, że na przykład prezydent Macron bardzo mocno naciskał na to, żeby to w ogóle się wydarzyło bardzo szybko, czyli w czwartek już podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej. No i teraz pozostaje oczywiście pytanie, czy te państwa zrobiły to dlatego, że po prostu zrozumiały moment dziejowy, czy dlatego, że chcą w pewnym sensie uciec do przodu i w pewnym sensie zmniejszyć tą presję, która na nie była, a tak jak pan powiedział i powiedział profesor Musiał, to ostatecznie i tak wojna będzie decydowała o tym, jaka będzie przyszłość Ukrainy, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraina bardzo mocno rozczłonkowana, bardzo mocno będąca takim państwem kadłubowym była realnym pretendentem do tego, żeby dołączyć do Unii Europejskiej czy NATO. Natomiast ja bym powiedział tak, nawet jeżeli jest wola części państw Unii, oczywiście zachodniej Europy, tak zwanej starej Europy, do tego, żeby Ukrainę trzymać w jakimś czyśćcu przed sionem, to jednocześnie trzeba powiedzieć tak, te państwa, chcąc uniknąć tej wizerunkowej klapy, którą była dla nich ta wojna od początku, uruchomiły proces, którego nie są w stanie do końca same kontrolować, bo ten proces kandydacki też ma swoje elementy i też będzie wiązał się z pewną presją. Wydaje mi się, że sposób, w jaki zainteresowanie także wśród opinii publicznych poszczególnych państw budzi kandydatura Ukrainy do Unii Europejskiej, no różni się trochę jednak od tego, jakie zainteresowanie budziła chociażby kandydatura Macedonii Północnej, prawda? Przy całym szacunku oczywiście do tego pięknego państwa. Więc to nie będzie tak łatwo powiedzieć po prostu teraz następne 10-15 lat Ukraina nie będzie miała. Tak, to wydaje się, że po pierwsze, pamiętajmy, jest status kandydacki, ale teraz najważniejsze jest otworzenie negocjacji akcesyjnych. Otwarcie tych negocjacji akcesyjnych to jest następny istotny krok i na to Polska powinna przede wszystkim teraz zwracać uwagę i na to powinna naciskać. Bo to, że negocjacje mogą trwać, rzeczywiście to jest fakt i nikt nie mówi, że Ukrainę należy przyjąć po prostu ad hoc, no bo to nawet samym Ukrainie
Ukraińcom nie będzie sprzyjało. Natomiast no, to trzeba po prostu zrobić, otworzyć, a potem ile czasu one zajmą, no to też już zależy w pewnym stopniu od samych Ukraińców. To pytanie związane z tym, o czym mówił Maciej Kożuszek, kwestia zmiany pewnego podejścia i Niemiec i Francji. Pytanie, na ile to jest gra pozorów, na ile to jest próba podreperowania słabych notowań zarówno prezydenta Macrona, jak i kanclerza Scholza, ale także pytanie w kontekście informacji, które ujawnił kanał francuskiej telewizji drugi kanał francuskiej telewizji, który publikował szczegóły rozmów jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny. Pytanie, czy to są rozmowy, które przynoszą chwałę prezydentowi Macronowi? Pytam zarówno o taki kontekst, no, jeśli oczywiście dać wiarę temu zapisowi, gdzie prezydent Rosji mówi o tym, że rozmawia z prezydentem Francji, ale jest na siłowni, a za chwilę idzie grać w hokej. Ale także pytanie o takie trochę przedmiotowe traktowanie Ukrainy, które pobrzmiewa w tym zapisie. Na przykład, kiedy prezydent Francji mówi, że jeżeli Władimir Putin byłby gotowy do rozmów, na przykład w formacie mińskim, to prezydent Francji mówi, to ja zmuszę jutro Zełenskiego, żeby takie rozmowy zostały zorganizowane. Czy pytanie do doktora habilitowanego Sebastiana Gajewskiego, zarówno ten status kandydacki, ale czy to nie jest tak, że w tym wszystkim Ukraina jest no, tak rozgrywana, że już w tej chwili można powiedzieć, że niektóre państwa trochę podważają status suwerenności Ukrainy? No, każdy jest niewolnikiem własnego umysłu i własnych wyobrażeń i dotyczy to zarówno ludzi, jak i państw oraz społeczeństw. My na Ukrainę w Polsce i być może w Europie Środkowo-Wschodniej patrzymy inaczej, a inaczej na to państwo i to społeczeństwo patrzy się na Zachodzie, patrzą duże państwa, takie jak Francja, takie jak Niemcy. Oczywiście i Francuzi, i Niemcy uznają to, że Ukraina jest państwem niepodległym i powinna w świetle prawa międzynarodowego, które tutaj na zachodzie Europy wszyscy szanujemy, zachowywać i suwerenność, i niepodległość. Natomiast wyobrażenia na temat państw na wschodzie innych niż Rosja oraz narodów oraz społeczeństw, które w tych państwach żyją, no są mniej więcej takie, że wprawdzie są to oczywiście państwa niepodległe i suwerenne, ale z drugiej strony nie są to państwa, które zasługują na taki, zasługują czy mają taką pozycję i zasługują na tak poważne traktowanie jak inne państwa, czyli Francja, Niemcy czy na wschodzie Rosja. Innymi słowy i mówiąc trochę ironicznie, Francuzi, Niemcy, francuska, niemiecka klasa polityczna oczywiście uważa, że oba państwa są niepodległe, że Ukraina jest państwem niepodległym i suwerennym, ale już z tą całą obroną Ukrainy, z niepodległości i suwerenności, z tą całą wojną to już nie przesadzajmy. Oczywiście Rosja nie powinna Ukrainy atakować, ale ten konflikt to się powinien jak najszybciej skończyć i niech już Ukraina też z tym wszystkim nie przesadza, bo przecież nie jest to takie państwo jak każde inne. To brzmi trochę złośliwie, ale ja mam głębokie przekonanie, że tak jest w rzeczywistości. Po drugie, są w Niemczech i we Francji wielkie tradycje myślenia o wschodzie w kategoriach relacji z Rosją. To znaczy Niemcy i Francuzi uważają, że jeżeli rozmawia się o wschodzie, to się po prostu rozmawia z Rosją. Są tam wprawdzie inne państwa, ale jednak to Rosja jest tym partnerem i z nim należy rozmawiać i z nim należy wszystko ustalać. To z Moskwą się rozmawia, to Moskwa jest adresatem tego rodzaju negocjacji. Ja nie wiem, czy te stenogramy, o których mówił pan redaktor, są prawdziwe, ale nawet gdyby nie były prawdziwe, to one bardzo mocno odzwierciedlają tę francuską i niemiecką mentalność. Tak tam się o wschodzie myśli. Co więcej, zaczynam mieć głębokie przekonanie, że i Francuzi, i Niemcy, bez względu na to, co dzieje się w sferze symbolicznej i te zmiany oczywiście, no one są istotne i powinny nas cieszyć, te państwa po prostu uważają, że Ukraina i tak tej wojny nie wygra, w związku z czym to się wszystko powinno jak najszybciej skończyć, bo odbywa się ze szkodą dla tych państw, ich gospodarek, czy szerzej dla całego Zachodu. I to są te wątki, które wyznaczają politykę tych państw i które myślę, że będą wyznaczać to, co liderzy tych państw będą mówić i robić dalej, zarówno samodzielnie, jak i w ramach Unii Europejskiej. Ten sam status kandydacki, on może być dzisiaj rozpatrywany wyłącznie w płaszczyźnie symbolicznej. To znaczy, no w zasadzie trzeba pamiętać, że ze statusu kandydackiego nie wynika żadne roszczenie, żadne prawo do tego, żeby do Unii Europejskiej kiedykolwiek wstąpić. Ten status kandydacki oznacza mniej więcej tyle, że no zaczną się w przyszłości negocjacje akcesyjne i one być może doprowadzą do przyjęcia danego państwa do Unii Europejskiej, ale też mogą równie dobrze nie doprowadzić. Abstrahując już od
kwestii związanych z tym, gdzie jest dzisiaj Ukraina, w jakiej ona jest sytuacji, no to też trzeba pamiętać, że ten status kandydacki no, można mieć przez wiele lat, nawet w warunkach, w których jakby obie strony uważają, że to się zakończy wejściem do Unii Europejskiej, czego najlepszym przykładem jest Polska, która ten status dostała w 1997 roku, a weszła do Unii w 2004 roku. Więc i tutaj jest to pytanie, czy najważniejsze rzeczy nie rozgrywają się właśnie też w innej, na innej płaszczyźnie. Weltamsondag, niemiecka gazeta informuje, że Ukraina nie dostała broni od Niemiec, musiała ją kupić za własnych środków od władz Berlina. Chodzi o zamówienie 2900 sztuk przenośnej broni przeciwpancernej Matador u niemieckiego producenta broni Dynamite Nobel Defense. No i tak jak powiedziałem, Kijów zapłacił za zamówienie z własnych pieniędzy. Czy to nie jest tak, że w takiej warstwie no, pod publiczkę, także w związku z oczekiwaniami na przykład społeczeństwa niemieckiego, kanclerz Scholz pewne rzeczy deklaruje, ale jednak, no tak jak uważa na przykład profesor Musiał, walczy przede wszystkim o tym, żeby Rosja nie została wyizolowana, żeby nie było tak, że Rosja, zresztą cytując prezydenta Macrona, została upokorzona. I czy w tym świetle tych słów i tego, co właśnie przed chwilą przeczytałem, że w tym wymiarze bezpośredniego wsparcia ciężkiego uzbrojenia są problemy. Czy to nie jest tak, że ten status kandydacki trochę schodzi na plan dalszy? I drugie pytanie jeszcze do Jędrzeja Lipskiego. Dlaczego Niemcy mają taki problem z tym dostarczaniem tego ciężkiego uzbrojenia? Zacznę może właśnie od drugiego pytania. Dlaczego mają problem? Niemcy muszą się liczyć z opinią publiczną i z decyzjami politycznymi całego świata, a przede wszystkim jednego z głównych państw, które decydują o takim właśnie kształcie polityki niemieckiej, czyli muszą się liczyć z opinią Izraela. A Izrael, jak wiemy, nie wyraził zgody, czy wyraził dezaprobatę wobec chęci Niemców na dostarczanie broni Ukrainie. Nie wyraził na to zgody i Niemcy nie wiedzieli, co zrobić. W związku z tym no, Kijów musiał zaradzić w taki sposób, że kupił tą ciężką broń za własne pieniądze. Polityka Niemiec i polityka Francji jest w dalszym ciągu prowadzoną polityką w imieniu putinowskiego Kremla. I nie ma do tej pory, przynajmniej ja to tak widzę, nie ma żadnych wskazań na to, że te dwa państwa uniezależniły się politycznie czy gospodarczo-ekonomicznie już na tyle, żeby mówić własnym głosem. Ciągle mówią w imieniu Władimira Putina, chociaż robią dobrą minę do złej gry. Oficjalnie, publicznie popierają Władimira Żeleńskiego, prezydenta Ukrainy i laurów ukraińskich w walce o swoją niepodległość, jednak ciągle są pod tym kremlowskim pręgierzem. Ale tak było od wielu set lat i ta polityka się wcale nie zmieniła, pomimo tego, że mamy XXI wiek. Natomiast samo przyjęcie Ukrainy, nadanie statusu kandydata Ukrainie i Mołdawii do akcesji do Unii Europejskiej może jest symbolem, ale jest bardzo ważnym symbolem, bo jednak gdyby Ukraina była na pozycji zupełnie przegranej, państwa, które przestaje de facto istnieć, ponieważ chodzą po jego terenie oddziały rosyjskie, wtedy by nie dostała tego statusu kandydackiego. Dostała status kandydatki właśnie dlatego, że się dzielnie broni. To po pierwsze, dlatego, że okazuje się, że z takim kolosem, jakim jest putinowska Rosja, można prowadzić równorzędną walkę i w częściach frontu wygrywać tą wojnę. Natomiast problem polega na tym, że wyczerpują się zapasy broni i amunicji Ukrainie i cały świat stara się dzięki staraniom premiera Morawieckiego, dzięki staraniom prezydenta Dudy, stara się pomagać Ukrainie w tej wojnie. Robi to z lepszym lub z gorszym skutkiem. No, jak widzimy
na przykładzie podanym przez pana redaktora. Niemcy to robią niestety z gorszym skutkiem. Panowie, to w środę, czwartek odbędzie się szczyt w Madrycie, szczyt NATO. 30 państw członkowskich, przywódców tych państw zjedzie się po to, żeby zastanawiać się nad strategią dalszą sojuszu. No to jest najważniejsze, to jest najważniejsze wydarzenie tygodnia z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Tymczasem profesor Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówi, że z jego analiz wynika, że tylko odkurzono stare dokumenty i stare strategie natowskie, tak jakby realizowano, tutaj cytat, polityczną dyrektywę, aby zrobić jak najmniej, żeby publiczność odniosła wrażenie reakcji sojuszu. Niestety w dalszym ciągu jest ona oparta na logice tripwire, czyli potykacza, którą uważam za niewystarczającą do odstraszania Rosji w sposób wiarygodny. Koniec cytatu. Pytanie do redaktora Macieja Kożuszka. Czy rzeczywiście jest też tak krytyczny jak profesor Dębski? Czy jednak no, jakaś rekonfiguracja NATO, wzmocnienie wschodniej flanki, no, także w wymiarze na przykład zwiększonej obecności wojskowej żołnierzy po prostu amerykańskich, natowskich w Polsce nastąpi? Czy to będzie tylko no, znowu taka gra pod publiczkę, jak mówi profesor Dębski? No, wydaje mi się, znaczy mam, nie wiem, czy to będzie gra pod publiczkę, tak, ale wydaje mi się, że mam swoje obawy, jeżeli chodzi o ten szczyt madrycki. Znaczy, my możemy mieć trochę zbyt daleko idące oczekiwania i kwestia na pewno stałych baz może nie być podniesiona. Wydaje mi się, że to wynika z, po pierwsze, z takiej konferencji, którą miał Jens Stoltenberg już kilka tygodni temu. No i z tego, że w mediach też zachodnich wypowiedzi chociażby Kai Kalas, Gitanasa Nausedy, no przedstawicieli państw bałtyckich, którzy też próbują wykorzystać ten nowy kapitał polityczny, którą daje im bez wątpienia wojna na Ukrainie, no były takie przypominające o tym, że właśnie chociażby ta tripwire policy, czyli ta obrona, no, która teoretycznie ma być pełną obroną, ale tak naprawdę zakłada oddawanie terytorium i potem odzyskiwanie go. Tak? No, Kaja Kalas posługuje się bardzo dobrym argumentem. Mówi, my nie mamy takiego terytorium jak Ukraina. Nas po prostu Rosjanie połkną w całości. Tak? Nie będzie czego, po tym co zobaczyliśmy w Buczy, nie będzie czego odwojowywać. Natomiast wydaje się, że no, niestety NATO zostało wciągnięte w grę z Turcją dotyczącą akcesji Szwecji i Finlandii i przez to ta reakcja, która być może miała być mocniejsza, też taka reakcja doktrynalna, tak? Bo chociażby no niektórzy, Gitanas Nauseda mówi o tym, no Rosja musi zostać w dokumentach NATO zapisana jako długotrwały wróg. Z kolei kanclerz Scholz mówi, nie powinniśmy odrzucać prawda, tej umowy NATO-Rosja z 97 roku, tak, no, która jest zupełnie przecież dzisiaj martwym tak naprawdę prawem. No ale wydaje mi się właśnie, że niestety skupienie się jak udobruchać Turcję w sprawie Finlandii i Szwecji oraz inne czynniki polityczne, też opór niektórych państw sprawią, że jeśli to się uda na tym szczycie uzyskać konsensus w sprawie przyjęcia Finlandii i Szwecji, to już będzie dużo. Niestety takie są moje przewidywania, jeżeli chodzi o ten szczyt. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, jak przewiduje, czym ten szczyt się może zakończyć? Czy faktycznie, jak mówi Maciej Kożuszek, nasze oczekiwania są zbyt wybujałe i stałych baz, a przynajmniej kierunkowej decyzji nie będzie? No nasze oczekiwania wynikają przede wszystkim z naszego położenia geograficznego, identyfikacji tych zagrożeń, które prawdopodobnie, a raczej na pewno nad Wisłą są traktowane bardziej realnie niż w jakimkolwiek innym miejscu, jakimkolwiek innym państwie NATO. Moim zdaniem kluczowe jest to, żeby ten szczyt madrycki zakończył się takimi komunikatami i zbudował taki wizerunek, który pozwoli przyjąć, że no na pewno w dobie zagrożenia, tak bezprecedensowego zagrożenia rosyjskiego, te słowa Emmanuela Macrona o śmierci mózgowej NATO są po prostu nieaktualne. No, nie mam takiej wiedzy, żeby dokonywać szczegółowych prognoz, co na tym szczycie uda się ustalić, ale jeśli ten szczyt zakończyć się czy zielonym światłem dla członkostwa państw skandynawskich w NATO, czy informacją o daleko idącym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, jakichś bazach w Polsce, czy wsparciu na jakiejkolwiek płaszczyźnie, czy wreszcie, no tak mam nadzieję, będzie wyraźny komunikat o tym, że dzisiaj NATO uznaje zagrożenie rosyjskie za to podstawowe zagrożenie bezpieczeństwa całej organizacji i poszczególnych jej państw członkowskich, to i tak będzie bardzo dużo. Jerzy Lipski? No, moim zdaniem ten szczyt madrycki
jest, w mojej ocenie jest bardzo podobna, moja ocena jest bardzo podobna do oceny profesora Dębskiego. To jest, na to jest na razie zaszachowane stanowiskiem Turcji w stosunku do państw skandynawskich. W związku z tym tutaj nie zrobi większego ruchu, dopóki się nie, dopóki Turcja nie zmieni swojego stanowiska. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście te dokumenty, dokumenty doktryny wojennej NATO nie zostały, zmienione, nie zostały na nowo opracowane, zostały tylko odświeżone. Z dotychczasowych działań militarnych NATO widać, że są one przestarzałe i że trzeba nad nimi bardzo popracować. Natomiast ważne jest dla Polski i nie tylko dla Polski, bo również dla Litwy, Łotwy, Estonii, ważne jest ustanowienie zwiększonych kontyngentów wojsk NATO na granicy wschodniej i to się i oby, moim zdaniem uda. I oby tak się stało, to niech posłuży nam za puentę. Bardzo dziękuję panowie za debatę poranka. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, Centrum imienia Daszyńskiego, Maciej Korzuszek, szef działu zagranicznego Gazety Polskiej, Jędrzej Lipski z Dziennika Zachodniego. Relacje ze szczytu oczywiście na antenie Polskiego Radia 24. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.